Witam Państwa, Tomasz Kowalski, audycja Prison Planet. W dzisiejszej audycji chciałem omówić temat, który już omawialiśmy na początku roku w audycji Zmiany religijne i rozwinąć go, ponieważ na samym końcu tej audycji żeśmy omawiali temat samozbawienia poprzez kolektyw, poprzez rozwiązania technologiczne. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawy koncept, którego ja wcześniej nie znałem i zacząłem drążyć i szukać, skąd ten koncept się wziął, dlaczego w ogóle ludzie mogą być widziani jako doktryna religijna, jako postać, która jest swoim własnym Mesjaszem, może dokonać samozbawienia poprzez swoje własne czyny tu na ziemi i zbudować raj na ziemi. No i ten koncept, który pojawia się we wszystkich tych odłamach okultystycznych, o których właśnie mówiłem, czyli masonerii, New Age, teozofii, te wszystkie religie, fundamentem jest kabalizm. Kabalizm, czyli mistycyzm żydowski, który, można powiedzieć, jest kompletnie obcą wizją stworzenia świata, funkcjonowania świata. Jest to biała magia, czarna magia. Cały współczesny okultyzm jest oparty na kabalizmie, właśnie również te wszystkie ruchy, teozofia, masoneria, New Age, wszystkie mają tą samą podstawę, wszystkie wracają do swojego źródła, czyli właśnie kabalizmu. Ja zacząłem szukać w tym kierunku, połączyć te wszystkie rzeczy w jedną całość, żeby zrozumieć, skąd się wzięły te wszystkie koncepty. No i natknąłem się na taką książkę w pracach takiego pisarza, no, człowieka, który prowadzi audycje radiowe, dosyć zabawne audycje. To się nazywa taki człowiek Texe Marrs ze Stanów Zjednoczonych i on wydał dużo takich też książek, takich, no, można powiedzieć, takich popularnych na temat właśnie okultyzmu, ale one są dosyć takie pobieżne bardzo. No i tam się natknąłem na jedną książkę, która mnie rzeczywiście zainteresowała. Mówię, to jest niemożliwe, że w ogóle coś takiego jest opisywane. Kupiłem, ta książka się nazywa The Secret Doctrine of Gaon w Wilna, Józefik, Messiah, Lewiatan, Metatron i Sacred Serpent, to można na polski przetłumaczyć. Sekretna doktryna Gaona z Wilna, Mesjasz, Józef, Lewiatan, Metatron i Święty Wąż. W tej książce, ja myślałem, że to jest kompletnie książka na inny temat, ale ta książka właśnie opowiada o tym, że był taki kabalista, rabin w XVII wieku, który się nazywał Gaon z Wilna i on stworzył tajną doktrynę kabalistyczną, która była ukryta przed ludźmi i ona teraz dopiero została opublikowana. Ten, który pisał tą książkę, David Baxt, on miał dostęp do tych pism i on analizował te pisma właśnie Gaona z Wilna i przedstawił wizję przyszłości, w jaki sposób człowiek dokona samozbawienia. Poprzez technologię, poprzez swoje własne działania kolektywne, jak zostanie zmieniony cały świat, aby mógł nastać ponownie raj na ziemi. I teraz chciałbym omówić to, co dokładnie tu jest napisane i wtedy Państwo będziecie mogli zrozumieć, skąd w ogóle jest taki koncept właśnie budowy raju na ziemi. Skąd jest koncept tego, że ludzie mogą sami się wybawić i zbawić na ziemi. I to jest bardzo ciekawa historia. W tej książce David Baxt opowiada jakby od samych podstaw, jaki jest koncept kabalistyczny. To znaczy fundamentem kabalizmu jest narracja powstania świata, w którym Bóg, no już tak pobieżnie opiszę, Bóg wlał światło do naczyń, które się rozbiły, czyli można powiedzieć takich wszechświatów, które się rozbiły, to światło się rozpierzchło po świecie i zostało zaabsorbowane przez siły zła, przez siły dobra. I tak naprawdę, czyli Bóg źle zaprojektował świat, to była katastrofa, to co on zrobił. No i teraz on poprzez ten akt jednocześnie uwięził się w świecie materialnym, w tych światach, do których wlał swoje światło. Z drugiej strony kompletnie odsunął się poza świat materialny i nie można się do niego dostać, nie można się z nim komunikować, dlatego on jest nazywany w kabalizmie Ein Sof, ktoś, kto jest nieobecny w tym świecie. Kiedy do tego doszło, to był swojego rodzaju, czyli stworzenie świata było pewnym kataklizmem, pewnym problemem. Potem mamy taką wizję, gdzie Bóg tworzy Adama. Adam nie jest człowiekiem, który nam się wydaje, że on był takim człowiekiem jak my. Według kabalizmu Adam był postacią niematerialną, można powiedzieć kimś takim jak anioł, który jednocześnie z jakiegoś powodu, oni uważają, że był hermafrodytyczny, czyli jednocześnie był kobietą i mężczyzną. Ten koncept opiera się na wizji samego Boga, który według kabalizmu jest hermafrodytyczny i posiada w sobie właśnie cechy męskie i kobiece oraz całe spektrum tak zwanych emanacji, czyli bogów, z których on się składa, którzy pod jego nieobecność w tym świecie wykonują jego wolę. No i był Adam idealną postacią. No i tu mamy bardzo podobny koncept, że kiedy Adam popełnia błąd w raju, kiedy wąż, który mu pomaga, ponieważ według kabalizmu wąż jest dobry, wąż jest wiedzą, wąż jest oświeceniem, pomaga człowiekowi w jego pracach w raju. No ale wąż jest potem przejęty przez Samaela, można powiedzieć szatana, który tego węża na złą stronę sprowadza i on kusi człowieka, no i następuje ten kataklizm, upadek Adama i cały wszechświat się rozpada i według kabalizmu upada człowiek, ale również upada świat, cały świat ten, można powiedzieć, materialny, zwierzęta, flora, fauna, cały świat materialny upada jakby o jeden poziom niżej, ponieważ w raju kabaliści wierzą, że zwierzęta mówiły, żyły jak ludzie, Adam był jakby Bóg, można powiedzieć oczko wyżej, rośliny były jak zwierzęta, prawda, mogły chodzić, mogły, że tak powiem, żyć jak zwierzęta, a świat nieożywiony, czyli właśnie ta materia typu ziemia, skały i tak dalej, były jak rośliny, mogły rosnąć, mogły wzrastać, mogły się same kreować. No i to wszystko upadło, świat się zapadł. Dodatkowo, kiedy mamy ten kataklizm, świat w tamtym czasie kabalizmu miał 4 wymiary, czyli miał ten wymiar fizyczny, trójwymiarowy, plus wymiar ten duchowy, które się rozdzieliły. I teraz my żyjemy jakby w tym upadłym świecie trójwymiarowym i ten 4. wymiar jest, że tak powiem, odłączony. I ten trójwymiarowy świat jest jakby zatopiony w 4. wymiarze. No więc to jest taka podstawa. No i teraz w kabalizmie, tak jak pisze Baxt, cała idea polega na tym, że teraz rolą człowieka, ponieważ Bóg jest nieobecny, Bóg został, jakby odłączył się od tego świata, nie można się do niego dostać, nie można się z nim komunikować, więc cała rola człowieka, cała odpowiedzialność za powrót do raju spada na człowieka, który poprzez swoje czyny, poprzez swoją pomysłowość, poprzez swoje działania musi powrócić do raju. Czyli on, człowiek sam z siebie jest Adamem, który upadł i jednocześnie teraz po tej drabinie, można powiedzieć, ewolucyjnej, musi wrócić do tego punktu, w którym kiedyś był jako Bóg, czyli musi przejść tą przemianę z powrotem do tego androgenicznego Adama. Stąd mamy teraz w społeczeństwie taki wysyp homoseksualizmu, transseksualizmu i wszystkich innych zwierzęcych ruchów, również ruchów transhumanistycznych, ponieważ chodzi o to, że teraz człowiek musi po pierwsze być hermafrodytyczny, z drugiej strony, tak według kabalizmu jest podane, że człowiek miał, ja nie wiem jak oni chcą to zrobić, ale że człowiek miał w jednym organie organ rozrodczy, jedzenia i myślenia. Ja nie wiem o co chodzi, jak dalece to ma być, jak dalece człowiek musi być zmieniony, żeby do tego doszło. Tego konceptu nie rozumiem, jak mają Państwo pomysł na to, co oni mają na myśli przez to, to możecie Państwo napisać w komentarzach poniżej. I teraz, więc człowiek musi stać się hermafrodytą, powrócić do tego swojego boskiego stanu i w ten sposób jednocześnie zmienić całą fizyczną sferę świata. To znaczy poprzez genetyczną modyfikację, poprzez biotechnologię, poprzez inne nauki, które człowiek wytwarza, poprzez oświecenie, czyli zbieranie tych punktów świata, które Bóg zostawił po sobie, ten Ein Sof. Człowiek poprzez własne oświecenie i własną pomysłowość odbudowuje, dowiaduje się o tym świecie, odbudowuje ten świat i czyli tak, musi genetycznie zmodyfikować zwierzęta, żeby mogły mówić, żeby miały mózgi ludzi, żeby mogły powrócić do swojego rajskiego stanu. Świat roślin musi być tak zmutowany przez genetyczną modyfikację, aby przypominał swoją formą zwierzęta. Musi żyć, musi być w stanie się poruszać. To co mamy w tych mitycznych legendach typu Władca Pierścieni, jakichś bajkach, czy w historiach tych, które od tysięcy lat były przekazywane. Pół zwierząt, pół ludzi, pół prawda, roślin, które przemawiają i tak dalej, i tak dalej. To jest powrót do tych czasów, można powiedzieć, przed upadkiem. I ta sfera materialna świata tego mineralnego też będzie musiała być zmieniona, żeby bardziej przypominała to, co rośliny, czyli mogły, żeby się minerały mogły same namnażać, mogły się rozmnażać i tak dalej. No i ostatecznie czwarty wymiar, który został odłączony, będzie musiał być przyłączony do naszego trójwymiarowego świata, czyli to, co dzisiaj obserwujemy w olbrzymich badaniach, które są na przykład w tych zderzaczach hedronów, które jedno mamy na granicy Szwajcarii i Francji bodajże, kolejny teraz w Chinach będzie budowany. O co chodzi? Chodzi o to, żeby czwarty wymiar przyłączyć do naszego świata trójwymiarowego. I to już jest podsuwane, te tematy są w społeczeństwu na dużą skalę. Na przykład są teraz takie filmy. Mieliśmy teraz takie filmy, na przykład jak Interstellar, gdzie ludziom się mówi, że jest czwarty wymiar, w którym ludzie się komunikują duchowo i on jest w jakiś sposób połączony z czwartym, z naszym trójwymiarowym światem i że przez czarne dziury można się komunikować i tak dalej, i tak dalej. To chodzi o to, żeby przygotować ludzi na to, że czwarty wymiar zostanie wprowadzony do naszych trzech wymiarów tutaj w rzeczywistości. Niektórzy mówią, że to jest otwarcie bram do świata duchowego, co generalnie to jest dokładnie ten koncept kabalistyczny, czyli że oni chcą otworzyć możliwość komunikacji i przechodzenia przez jakby komunikowania się, włączenie na stałe czwartego wymiaru, tego duchowego z naszym światem, czyli świat według kabalizmu aniołów, demonów, na który świat będzie otwarty i on się włączy do naszego świata tutaj. No więc to jest jakby taka podstawa tego, co ma być zrobione według tego, co Baxt pisze i co pisał Gaon z Wilna. Czytając właśnie książkę Baxta, jest jeszcze, on daje kilka ciekawych odniesień do kabalizmu. To znaczy, że na przykład w tej książce pojawiają się takie informacje, że generacje tak zwane X, Y, Z przed generacją T, czyli czwartym wymiarem. On pisze, że to są ostatnie generacje przed przemianą. I rzeczywiście mamy w literaturze, w gazetach takie informacje, że generacja X młodzieży, tak, że generacja Y młodzieży, że generacja Z młodzieży. To jest jakby kompletnie niezrozumiałe, skąd takie nazewnictwo, ale to jest właśnie to odliczanie do tego, że niedługo się pojawi ta generacja T i to będzie ta generacja przejścia, prawdopodobnie transhumanizmu. Czyli powiedzmy przez najbliższe dekadę i dwie wchodzi ta kolejna generacja ludzi i oni będą tą generacją przemiany, przejścia pomiędzy tym światem, który do tej pory znaliśmy pod każdym względem, do tego, który ma być zrealizowany według doktryn kabalistycznych. Aby tego dokonać, tych wszystkich zmian na świecie, Gaon z Wilna pisze, że na ziemię zostaną sprowadzeni dwaj Mesjasze. Jednym Mesjaszem jest Mesjasz Ben Józef, który symbolicznie reprezentuje, znaczy w świecie materialnym reprezentuje rozwój technologii. I ten rozwój technologii to jest to, co się zaczęło wraz z rewolucją industrialną, on pisze. Czyli rozwój wszystkich nauk, które dają człowiekowi tego, że tak powiem, oświecenia, które daje możliwość człowiekowi przekształcenie jego samego i całego jego świata materialnego właśnie w tą formę wyższą. I on uważa, że poprzez właśnie rozwój tych wszystkich ruchów związanych z nauką, również rozwój tych wszystkich ruchów socjalistycznych, czyli że masowo, że ludzie są identyfikowani nie z jednostką, ale z masą. Również rozwój psychologii masowej, modyfikacja właśnie myślenia człowieka od indywidualizmu w kierunku masowości, masowego człowieka. To jest to przejście w kierunku myślenia o tym, że ostatecznie człowiek jako grupa, jako wspólnota jest tym Adamem powracającym do raju. Więc z jednej strony jest ten Mesjasz Ben Józef, który przygotowuje całą konstrukcję tego świata technologicznego, który pozwoli dokonać przemiany i on mówi, że ostateczną formą tego rozwoju technologicznego stworzonego przez Mesjasza Ben Józefa jest wielka baza danych na temat wszystkiego, która będzie w stanie dać ludziom informacje na każdy temat i pozyskać każdą wiedzę, czyli to, co teraz mamy, internet, plus różne systemy sztucznej inteligencji, analiz, tak jak mamy systemy na przykład IBM-a, które, prawda, wrzuca się miliony dokumentów i one same analizują i wypluwają jakieś odpowiedzi, czyli zbudowanie potężnej bazy danych, która będzie mogła sama generować odpowiedzi na nurtujące kabalistów, naukowców pytania. I kiedy ta właśnie potężna baza danych będzie zbudowana, kiedy ludzie zdobędą całą wiedzę potrzebną do przemiany, to on mówi, że nastąpi za pomocą tajemniczej formuły, którą on nazywa 999, nastąpi połączenie, i to jest bardzo ważne, tej sfery technologicznej reprezentowanej przez Mesjasza Ben Józefa ze sferą mistyczną reprezentowaną przez Mesjasza Ben-Dawida, czyli ostatecznego Mesjasza. Czyli mamy, powiedzmy, ten cały internet, mamy te bazy danych, to wszystko i teraz do tego systemu jest dołączany mistycyzm, czwarty wymiar, połączenie ze światem duchowym, który wchodzi w ten system, który zaczyna sam żyć. Można powiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, można powiedzieć to, co jest teraz w kręgach transhumanistycznych opisywane jako, mamy tą transhumanistyczną osobliwość, czyli że system sam osiągnie autoświadomość, że maszyny będą same myśleć, będą myśleć nawet z większą prędkością niż wszyscy ludzie są w stanie myśleć na świecie. I to doprowadzi do dramatycznych zmian w całej przestrzeni rzeczywistości. Mieliśmy nawet taki film, który to w jakiś sposób obrazował, Transcendencja. Tam był człowiek, który przeszedł tą przemianę, połączył się ze sztuczną inteligencją i stał się nad człowiekiem, stał się Bogiem. No i tu ma być bardzo podobny sposób, to znaczy, że ludzie, wszyscy ludzie będą podłączeni przez internet, stworzą swojego rodzaju kolektyw i przez te rozwiązania technologiczne będą w stanie wywoływać u siebie przeżycia mistyczne, tak jak mamy teraz te rozwiązania technologiczne Persingera, gdzie zakłada się hełmy, już testują, że do hełmów wirtualnych będzie się dołączać systemy, które korelują mózgi ludzi i są w stanie wywoływać przeżycia mistyczne, takie jak na przykład nirwana, czy jakieś wrażenie, że duchy są obecne wśród ludzi i tak dalej. Więc cały ten system będzie połączony, ludzie jako ten Adam podłączą się do tego całego systemu i wtedy ten system ożyje. I to jest bardzo ciekawy koncept, bo cała ta infrastruktura technologiczna, która dzisiaj jest budowana, telefony komórkowe, sieć internetowa, systemy smart grid, czyli inteligentnej sieci energetycznej. Ten cały system to jest jakby szkielet, można powiedzieć ciało, system nerwowy, który ożyje właśnie kiedy Mesjasz Ben-Dawid zejdzie na ziemię. No i ten Mesjasz jest w kabalizmie opisywany jako numer 385. I to jest dokładnie ten sam numer w kabalizmie, to co pisze Baxt, ma wąż. Wąż, właśnie to co mówiłem wcześniej, wąż w kabalizmie jest opatrywany jako pomocnik człowieka, jako ten, który niesie zbawienie, wybawienie, pomoc człowiekowi, czyli wąż jest tą technologią, wąż jest tym pomocnikiem, tą sztuczną inteligencją, tą robotyką, tą industrializacją, która ma pomóc człowiekowi. Tylko że oni wiedzą, że wcześniej człowiekowi ten wąż wyrwał się spod kontroli i go zdominował, a teraz to człowiek będzie, czyli ci kabaliści, oni zdominują węża. No ale żeby doszło do tego przejścia poprzez tą tajną doktrynę 999 do 1000, to potrzebny, jak pisze Baxt, jest ofiara krwi. I to jest bardzo problematyczny element tego wszystkiego, ponieważ przejście pomiędzy systemem właśnie stricte technologicznym przy połączeniu z systemem mistycznym wywoła swojego rodzaju, w to wszystko będzie musiał być wpisany jakaś forma ofiary stricte religijnej, ofiary krwi złożonych być może w ofierze ludzi, którzy nie będą chcieli do tego systemu wejść. Trudno powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądać. W każdym bądź razie to jest opisane i to w dosyć ciekawy, przewrotny sposób łączy się z tym, co jest w Biblii napisane, czyli że ludzie będą tak uzależnieni od systemu technologicznego, będą naznaczeni numerem 666, tutaj on się nazywa 999, a ci, którzy nie będą chcieli wejść do tego systemu, będą zabici. Ten cały koncept, który tutaj podaje Baxt, jest jakby antytezą całego tego scenariusza, który jest napisany w Apokalipsie Świętego Jana. Jak sobie człowiek to przeczyta punkt po punkcie, to potem jest napisane w Biblii, że system, w którym któremu ludzie oddadzą kult, on ożyje, że te pomniki, które zostaną stworzone, ten cały system, któremu człowiek oddaje kult, ożyje i będzie chodził i będzie w stanie w każdym miejscu na świecie patrzeć i działać. Czyli idealnie ta sytuacja, którą mamy teraz z punktu widzenia technologicznego, gdzie wszystko jest podłączone do internetu, gdzie właściwie można śledzić wszystko i wszystkich na całym świecie. No i ostatecznie, kiedy dojdzie do właśnie tej przemiany mistycznej poprzez ofiarę, to nastąpi tak zwany 1000, czyli człowiek przeskoczy do tak zwanej korony, czyli na sam szczyt boskiej istoty. I w ten sposób wytworzy, można powiedzieć, system, który jest symbolizowany przez Lewiatana, który okrąża cały świat i kontroluje cały świat. I wytworzy w ten sposób system komunikacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ten system komunikacji Baxt określa jako metatron, czyli system interfejsu komunikacji pomiędzy światem duchowym i materialnym, pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I cały system będzie się komunikował z Bogiem, który w kabalizmie jest właśnie tym Bogiem Ein Sof. On nie ma nic wspólnego, tak powiem, z Bogiem, tym, który jest opisany w Biblii, jest właściwie jego antytezą. Więc cały system i wszyscy ludzie, którzy będą podłączeni do tego systemu, można powiedzieć, upraszczając, będą się komunikować z Lucyferem. Ta symbolika lewiatana jest bardzo ciekawa, ponieważ to jest właśnie wielki wąż, który pożera sam siebie i w ten sposób społeczność cała, jako właśnie ten nowy Adam, sam siebie skonsumuje w całej tej wielkiej uczcie, ponieważ według kabalizmu, ale nawet to i w Talmudzie jest napisane, że kiedy już nadejdzie ten właśnie Mesjasz Ben-Dawid, to on ostatecznie da ludziom wielką ucztę, która jest nazywana ucztą lewiatana. I ludzie zjedzą całe to ciało lewiatana i jednocześnie skóra z tego lewiatana będzie nałożona na Jerozolimę, która stanie się miejscem, które rządzi całym światem. Dodatkowym jeszcze informacją jest to, że Baxt pisze w swojej książce, że ta przemiana pomiędzy właśnie połączenie tego Mesjasza Ben Józefa i Dawida doprowadzi, czyli połączenie tego systemu z systemem mistycznym doprowadzi do odkrycia nieśmiertelności, czyli drzewo wiedzy, to biblijne drzewo wiedzy, ale dosłownie internet, dosłownie cała ta sieć technologiczna, która jest zbudowana, zamieni się w drzewo życia, czyli w technologię, która da człowiekowi nieśmiertelność, czyli to, co mamy w transhumanizmie, że wierzy się, że kiedy dojdzie do tych wszystkich zmian technologicznych, raptownych, ludzie będą mogli się połączyć z technologią i żyć wiecznie w systemie technologicznym, który stworzą, czyli można powiedzieć, świadomość człowieka będzie mogła być transferowana do maszyn. W związku z tym i nie tylko do maszyn, ale też tworzy się teraz interfejsy człowiek-człowiek, człowiek-maszyna, człowiek-komputer. Można sterować również są interfejsy człowiek-zwierzę, gdzie można mózgiem sterować zwierzętami. Więc tak naprawdę w całym tym systemie biologiczno-technologicznym człowiek będzie mógł żyć jakby w takim paratechnologicznym niebie i uzyskać nieśmiertelność. Więc ostatecznie ten, można powiedzieć, cały ten scenariusz przemiany, który omawialiśmy we wcześniejszej audycji, on ma właśnie taką formę i on przechodzi właśnie przez te 4 fazy, gdzie mamy właśnie, które Baxt określa jako Jahwe, czyli Y, czyli połączenie Mesjasza Ben-Dawida i Ben-Józefa, czyli technologii i mistycyzmu w jedno. Na razie mamy świat stricte materialistyczny, technologiczny i w to będzie podłączona ta sfera mistycyzmu. Potem on jako H określa zmartwychwstanie świętego węża, czyli właśnie tego technokultu sztucznej inteligencji, czyli ludzie oddadzą pokłon maszynie. Potem mamy właśnie tą, kiedy do tego dojdzie, nastąpi ta uczta lewiatana, w której ludzie będą mogli konsumować wiedzę o wszystkim. No i na końcu H on określa jako ukazanie się ciała Metatrona, czyli formuły tego metaglobalnego systemu, który pozwoli na animowanie, kreowanie, zbawianie i programowanie wszystkich elementów kreacji, elementów świata. I to Gaon z Wilna określił jako stworzenie obwodów technologii mózgu samego Boga Ein Sof. I on ten obwody mózgu opisał i stworzył obrazy tych mózgów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to, co wynikałoby z tego, że to, co jest budowane technologicznie, ten cały internet, te globalne bazy danych, które gromadzą dane ze świata na każdy temat, bez względu na to, co kto robi, one tworzą system pamięci. Z kolei te systemy, które teraz są budowane, takie jak systemy rozpoznawania mowy, rozpoznawania języka niewerbalnego ludzi, wszystkie te biometryczne systemy, one są interfejsem komunikacji z tym mózgiem i czyli tak naprawdę jest budowany Bóg na ziemi. Ten cały internet, to wszystko to jest mózg Boga, który będzie miał zarządzać całym światem. Czyli tak jak kiedyś mieliśmy taką wizję, gdzie Bóg schodzi na ziemię do świątyni Salomona, żeby być ludźmi na ziemi, to teraz tą świątynią Salomona będzie ten cały wszechogarniający system technologiczny, w który zostanie tchnięty żywy duch Boga, tych wszystkich ruchów okultystycznych, kabalistycznych. Tak więc cały ten rozwój cywilizacji, te ostatnie 100 lat raptownych zmian technologicznych, które obserwujemy, ten cały, że tak powiem, to parcie na rozwój technologii bez względu na to, czy ona jest komuś potrzebna, czy nie, nie jest, że tak powiem, w tych kręgach kabalistycznych i technologicznych tylko, nie ma tylko charakteru robienia biznesu, odkrywania jakiejś takiej fascynacji człowieka technologią, tylko ma znacznie głębszy kontekst. Ma kontekst stricte religijny, ma kontekst kabalistyczny. To jest bardzo ciekawe, że jakiś czas temu oglądałem audycję, którą mi podesłał Konrad, który wcześniej nagrywał audycję dla nas, i w tej prezentacji w Polsce była organizowana taka konferencja Panu bodajże, która ta konferencja została zorganizowana w synagodze, i w tej synagodze był prezentowany robot Bina. A Bina to jest jeden z elementów Boga właśnie w kabalizmie, który jest odpowiedzialny za rozumienie, czyli jeden z tych obwodów mózgu, gdzie prezentowano system sztucznej inteligencji naukowcom. Więc nawet w Polsce te elementy rozwoju technologicznego, takiego związanego właśnie z kabalizmem, z mistycyzmem, w jakiś sposób taki, można powiedzieć, nieformalny, niedosłowny, są przekazywane. Jak ktoś wie, o co chodzi, to dla niego to spotkanie właśnie z tym robotem, który reprezentuje symbolicznie część obwodu mózgu Boga kabalistycznego, nie jest czymś obcym. Więc to wszystko, że tak powiem, ma miejsce. Widać, że transhumaniści, mimo że oni są jakby, nie wierzą w Boga, nie wierzą w żadną religię, ale oni piszą, że oni stworzą własną religię, że oni właśnie dokonają, można powiedzieć, właśnie tego samozbawienia, które było opisywane właśnie w religiach tych teozoficznych, New Age, czy właśnie masonerii, czy w kabalizmie, że oni sami staną się Bogiem poprzez rozwój technologiczny. I ta mitologia, ta wiara, ona funkcjonuje w całym tym systemie rozwoju technologicznego właśnie gdzieś tam na samej górze, wśród technokratów, wśród ludzi zajmujących się technologią, którzy pracują dla największych korporacji na świecie. Oni uważają, że oni poprzez rozwój technologii budują raj na ziemi, w którym człowiek, Adam, który jest kompletnie inaczej postrzegany. Mogą Państwu pokażę kilka zdjęć, kim jest naprawdę Adam. Mogą Państwo sobie zobaczyć właśnie, jak wygląda ten Adam, którego mają na myśli, powracający na ziemię. Ludzie związani właśnie z budową tego nowoczesnego systemu, który dla ludzi, dla chrześcijan jest ten raj na ziemi, i ten Adam jest po prostu antychrystem. A ten raj na ziemi jest po prostu piekłem na ziemi, który został opisany w Apokalipsie. No i to są właściwie te zmiany religijne, które nadchodzą, które są realizowane, które one w tym świecie naszym silnie materialistycznym nie są nigdy określane jako... Nigdy nie myślimy o tym, że jak idziemy do sklepu i kupujemy telefon komórkowy, że uczestniczymy w jakimś akcie religijnym budowy jakiegoś, powiedzmy, parakościoła technologicznego na świecie, ale tak to jest właśnie oceniane i tak to jest rozpatrywane właśnie w tych wszystkich kręgach okultystycznych, że kiedy ten system będzie gotowy, kiedy on zadziała, kiedy ludzie się do niego podłączą i kiedy przyjdzie, zostanie w niego tchnięty ten Mesjasz, to wtedy nastąpi dla nich ten raj na ziemi. W tej audycji to wszystko. Myślę, że w najbliższym czasie pojawi się książka kolejna, która w bardzo prosty i przystępny sposób będzie w stanie Państwu wytłumaczyć dokładnie, co się dzieje na świecie i w jakim kierunku ten świat zmierza, z których jedynie to, co teraz omówiłem, to są dwie strony książki. I ta książka właśnie będzie opowiadać o styku religii, mistycyzmu i rozwoju tak zwanego środowiska technologicznego tutaj na Ziemi. W tej audycji to wszystko. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.